Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Na Widelcu. Istnieje teraz taki trend na bycie fit, na zdrową dietę, zdrową żywność. Ale jak się do tego zmotywować? Jak to zrobić? I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy z panią Kasią, z panią dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jak się zmotywować do tego, żeby w końcu wziąć się za zdrowe odżywianie, za tą zdrową, prawidłową dietę? Przede wszystkim ten temat jest mocno nagłośniony, mocno propagowany, więc internet, telewizja, tak, wszędzie. Tak, wszędzie widzimy kult szczupłego ciała, tak? Natomiast to jest taka sprawa indywidualna, że musimy podejść do tego tak, że my tego chcemy. To znaczy, nie możemy sugerować się, że inni chcą, żebyśmy schudli, że inni mówią nam, że przydałoby się, żebyśmy schudli, tak? My sami musimy to czuć. To znaczy, jeżeli ja nie zmotywuję się na tyle, że jest mi to potrzebne dla mnie, nie dla kogoś innego, to będzie nam zdecydowanie ciężej. Owszem, wsparcie rodziny, przyjaciół jest bardzo takie, no, potrzebne, tak? Motywujące. Natomiast przede wszystkim zaczynamy od odchudzania, jeżeli sami tego chcemy. Nie możemy tego robić na siłę, jeżeli będziemy się do tego zmuszać, nie będzie sprawiało nam to frajdy. Niestety, my bardzo szybko się poddamy, przerwiemy, no i tak naprawdę efekt będzie żaden, a tylko gdzieś tam jeszcze dodatkowo się zniechęcimy, tak? Bo podjęliśmy jakąś próbę, nie wyszło. Natomiast w tym momencie, kiedy my sami dojrzejemy do tej decyzji, wiemy, że jest nam to potrzebne, jest to nawet konieczne dla naszego zdrowia, samopoczucia, żebyśmy się lepiej czuli, dużo łatwiej nam działać. Po prostu musimy mieć takiego własnego kopa i wiedzieć, że jest nam to konieczne, jest nam to potrzebne. Bardzo często przy takich pierwszym spotkaniu, kiedy robimy ten pomiar, analiza składu ciała, panie czy panowie widzą, na jakich poziomach się znajdują. I ten taki czerwony poziom, najgorszy, takie to czerwone światło, tak, mocno, no niestety, ale osłabiający nasz organizm, wpływający niekorzystnie na nasze zdrowie, też jest takim czynnikiem motywującym. Nam się wydaje, że to są tylko jakieś tam zbędne kilogramy, jesteśmy w stanie je zrzucić kiedyś, natomiast niestety na organizm to się odbija bardzo szkodliwie, bo jeżeli mamy czerwone pola, to cukrzyca, miażdżyca, czyli wszystkie choroby dietozależne na nas czekają. Tak, na nas czekają. I to jest taki moment, w którym powinniśmy już działać. Nie ze względów estetycznych, bo to nie chodzi o wygląd. Tu chodzi przede wszystkim w tym momencie o zdrowie, więc taka analiza także może działać motywująco, tak? My tam dodatkowo widzimy swój wiek metaboliczny, czyli gdzieś, przypuśćmy, mając 30 lat, taki analizator może pokazać, że czujemy się na 50 parę, tak? Czyli dodaje nam lat, postarza nasz organizm, ten metabolizm nie funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinien i to też już jest znak, że my powinniśmy czuć się młodziej, a nie dużo starzej, tak? I to działa na naszą psychikę. Tak. Oczywiście. Tak, i to już jest taki czynnik bardziej motywujący. No natomiast, no co jeszcze nas motywuje? To, że wszyscy naokoło są fit, tak? To, że wszyscy jakąś dietę stosują, jakąś aktywność fizyczną stosują, więc zaczynajmy małymi krokami. Wprowadźmy jakieś drobne zmiany, tak? Przypuśćmy, do naszego takiego codziennego życia dodajmy aktywność fizyczną. To też już jest zmiana na lepsze. Jesteśmy w stanie zgubić pewne kilogramy. Czyli takimi małymi kroczkami. Dokładnie. Nie rzucajmy się od razu na restrykcyjną dietę, głodówkę, czy nie wiadomo co, tylko po prostu małymi kroczkami dokładnie dochodzimy. Nie rzucamy się na głęboką wodę, nie robimy wszystkiego naraz, wyznaczmy sobie na początku jakieś małe cele, czyli nie wiem, aktywność fizyczna 2 razy w tygodniu, odstawienie słodyczy, dodanie większej ilości wody. Naprawdę drobne sprawy już będą wpływały korzystnie. My zobaczymy jakieś zmiany w naszym organizmie, my zaczniemy się lepiej czuć i to będzie motywowało nas do dalszego działania, czyli mniejsze, drobne cele, a realizujmy je skutecznie. A czy to prawda, że dietę nie możemy wprowadzić tylko na jakiś tam okres czasu, prawda? Tylko jeżeli już zaczynamy, no to powinno już być tak ciągłe do końca. Tak. I czy to prawda, że jeżeli my ją przerwiemy, to tylko pogorszymy swój stan? Czy te kilogramy mogą wrócić? Tak, jak najbardziej. No, czyli lepiej nie zaczynać. Jeżeli nie mamy tej świadomości, że my musimy ją przez dłuższy okres czasu przeciągnąć, to lepiej tego nie zaczynać. Albo nie zaczynać restrykcyjnie, albo tylko wprowadzić pewne drobne korekty, tak? I to też już możemy nazwać dietą, bo dla dietetyka, no, dieta to jest takie pojęcie względne. Dla nas to jest bardziej taki styl życia, czyli odżywiam właśnie się zdrowo. Styl życia, zmiana dokładnie stylu życia. Czyli powinnam do swojego jakiegoś codziennego jadłospisu wprowadzić pewne zmiany, pewne korekty, niekoniecznie nazywać to dietą. Właśnie zmiany, które
wprowadzamy na długi okres czasu, tak? Czyli ograniczamy, nie wiem, tłuszcze, ograniczamy cukier, dodajemy odpowiednią ilość wody, to w pewnym sensie będzie w cudzysłowie jakaś tam dieta, ale przede wszystkim zmieniamy styl życia i takimi małymi krokami możemy zmieniać coraz więcej w tej diecie, w tym jadłospisie. Wykluczać, dodawać, przestawiać się na pewne jedzenie. No i co? I my nie jesteśmy na diecie przez chwilę. My tak naprawdę na tej diecie powinniśmy być może nie na diecie, ale całe życie wprowadzić jakieś tam zmiany i pilnować tego, co jemy, w jaki sposób jemy, nastawić się na to, żeby to było dla nas zdrowe, korzystne. Bo dieta dla większości kojarzy się z głodówką, tak? A to jest największy błąd. Dieta wcale nie oznacza, że my się głodzimy, nie jemy. My po prostu wybieramy produkty dla nas bardziej korzystne i jemy je w odpowiednich proporcjach. Więc osoby, które wprowadzają głodówkę, taką restrykcyjną dietę, katują się, nie wiem, miesiąc, tydzień, dwa miesiące, tak naprawdę wyniszczają swój organizm, potem wracają do takiego jedzenia, takiej, jak jadły. Takiej samej wagi. Tak, więc koło się zamyka i tak naprawdę nie zrobiłyśmy nic korzystnego. A osoby, które tym częściej były na takich restrykcyjnych dietach, tym tak naprawdę spowalniają swój metabolizm. Czyli są dużo trudniejsze później do odchudzania, dużo wolniej reagują na pewne zmiany, no bo po prostu mają mocno osłabiony metabolizm. Więc tutaj na pewno nie dieta, nie głodówka, nie restrykcyjne odchudzanie na początek, tylko zmiany. Po prostu zmieniamy styl odżywiania. To jest dla mnie dieta. Jeszcze chciałam zapytać właśnie, czy łatwiej jest zmotywować się samemu, czy na przykład, jeżeli idzie się, zmienia się swój styl życia i swoją dietę razem z partnerem na przykład i razem motywują się nawzajem? To zależy od osoby, bo w większości my potrzebujemy takiego bodźca, czyli tej drugiej osoby, która będzie nas napędzać, która będzie nam pokazywać, że ona potrafi to i my idziemy jej śladami. Więc tutaj jak najbardziej z partnerem, ze znajomą, z mamą, z przyjaciółką spokojnie mogłybyśmy się tak motywować i być razem na takiej diecie. Natomiast są osoby, które boją się porażki i boją się tego, że ktoś jest w stanie wytknąć im błędy, tak? Więc wtedy działają po cichu i dopiero w pewnym momencie, jak widzą efekty, przełamują się i potrafią powiedzieć, że są na diecie, tak? Natomiast na początku trzymają to dla siebie. No to już jest bardzo kwestia taka indywidualna. Moim zdaniem łatwiej jest z kimś, tak? Chyba, że ta osoba działa tutaj bardziej negatywnie. Tak, więc tu musimy uważać, że gdzieś tam nam daje dodatkowe pokusy, wtedy byłoby zdecydowanie trudniej. Natomiast no to już jest kwestia charakteru. Jeżeli boimy się powiedzieć o tym otwarcie, spróbujmy po cichu pewne rzeczy wprowadzić, nie mówiąc o tym nikomu, a zobaczymy, jak nam będzie szło, tak? Wtedy jesteśmy sami, tak jakby naszym wyznacznikiem i sami się pilnujemy. Natomiast no tutaj przy aktywności fizycznej wiem, że łatwiej jest z kimś, tak? My wtedy prędzej wyjdziemy na dwór, pobiegamy, pojeździmy rowerem, jeżeli mamy tą drugą osobę. No samemu zdecydowanie ciężej. A jakie są takie największe pokusy czyhające na diecie? Ojejku, no to przede wszystkim jakieś imprezy, tak? Ten sezon letni, grillowy, wakacje niestety, ale sprzyjają takiemu podjadaniu rzeczy, których może nie jemy na co dzień, albo częściej spotykamy się ze znajomymi, nie zawsze mówimy, że jesteśmy na diecie, na stole jest pełno różnych pyszności, które no, kuszą nas samym wzrokiem, tak? My po prostu jemy oczami i to zdecydowanie największa jakaś taka porażka tego letniego odchudzania, że mamy zdecydowanie więcej pokus. Kiedy jest najlepiej zacząć? Tak naprawdę dobrze jest zacząć już zimą, czyli przygotowujemy ten organizm do tego lata już przez te pół roku, przypuśćmy, tak? Czyli końcówka zimy, początek wiosny, spokojnie moglibyśmy sobie pozwolić już na wprowadzenie jakiejś diety, jakiegoś zmianu odżywiania, no ale tak naprawdę każda pora roku jest dobra, tak? Ktoś powie, że latem ma pokusy, a ktoś powie, że zimą są długie wieczory, więc siada przed telewizorem i też je, więc ciężko tutaj wybrać najlepszy moment dla siebie. Na pewno sprzyjająca jest wiosna, lato ze względu na aktywność fizyczną. My możemy wyjść z domu i się ruszyć i nam się troszkę mniej chce jeść, tak? Bo jeżeli jest upalnie, jest gorąco. Więcej pić? Tak, pijemy, więcej stawiamy na takie lżejsze jedzenia niż ciężkie, tłuste. No zimą troszeczkę trudniej tutaj, no ale to już jest kwestia wyboru, tak? Są panie, które same chudną latem, a są takie, które gdzieś tam zimą szybciej ten metabolizm zużywają, więc no to kwestia wyboru. Uważam, że każdy moment jest dobry, powinniśmy sobie po prostu postanowić od dnia jutrzejszego rezygnuję z takich i takich rzeczy i działamy. No właśnie, ale to chyba moim zdaniem trzeba zacząć działać, a nie mówić, że za tydzień przejdę,
jutro, pojutrze. Tak, zawsze się przekłada. Tak. Dokładnie, więc jak już sobie postanowimy, działamy, zapisujemy, nie wiem, na kartce jakieś nasze postępy, piszemy, co jedliśmy na przykład, żeby sobie zorganizować taki plan dnia, albo rozpisujemy jadłospis, albo nawet jeżeli nie korzystamy z porad dietetyka, to po prostu zapisujemy, co danego dnia zjedliśmy i widzimy, jakie rzeczy były zbędne, tak? Co moglibyśmy na przykład jutro odstawić, zrezygnować, albo podjadłam, bo w międzyczasie wypisałam, że jakieś tam dodatkowe rzeczy zjadłam, a niekoniecznie musiałam, bo nie byłam głodna, tak? Kwestia tutaj eliminacji pewnych produktów. Właśnie taki rozpis dnia wydaje się taki, wydaje się strzałem w dziesiątkę. Tak, na pewno łatwiej nam się kontrolować, bo my często, jak zadamy sobie pytanie, co wczoraj jedliśmy, no to pamiętamy jakieś śniadanie, obiad albo nie, tak? Natomiast na pewno nie kojarzymy przekąsek, nie kojarzymy tego, co zjedliśmy w międzyczasie, a osoby, które jedzą, podjadają przy telewizji, przy jakichś takich stresujących rzeczach, no niestety nie kontrolują tego, więc jeżeli my sobie od razu zapiszemy, to widzimy taki bilans i czasami nam się wydaje, że jejku, jak ja mogłam tyle zjeść w ciągu tego dnia, ale my nie mamy świadomości. Można oczywiście jeszcze przeliczyć na kalorie, prawda? I wtedy już widać... Dokładnie. To jest co prawda trudniejsza sprawa, ale czasami wystarczy nam tylko wielkość kartki i ilość tych produktów na niej znajdujących się i też będzie bardzo duża. Pani Kasia, czy łatwiej nam jest zmotywować, jeżeli ktoś nad nami czuwa, trzyma kontrolę, czyli właśnie dietetyk albo trener personalny? Na pewno dużo łatwiej. Z tego względu, że ktoś rozpisuje nam gotowy jadłospis, wiemy, co mamy jeść, prawda? Nie myślimy wtedy danego dnia, co zrobić, czyli nie dojadamy większej ilości. Mamy konkretny plan, ale przede wszystkim kontrola. To jest ten taki wyznacznik, który nas będzie motywował. Jeżeli my wiemy, że musimy za tydzień, za dwa stanąć na wadze, wtedy popełniamy mniej błędów, bardziej pilnujemy się tej diety, bo chcemy, żeby ten efekt był jak najbardziej dla nas korzystny, więc boimy się troszeczkę tej wagi, tej kontroli, że musimy stanąć i wszystko wyjdzie, tak? Więc tutaj zdecydowanie bardziej polecałabym taką rozpiskę, żeby mieć osobę, która nas zważy, bo też nie popadajmy w jakiś taki szał, że codziennie sami będziemy się ważyć. To nic dobrego nie wniesie. My jednego dnia możemy mieć kilogram do przodu, drugiego do tyłu, tak? Więc tutaj na pewno sami nie stawajmy codziennie na to uwagę. Takie raz w tygodniu. Szczególnie panie w niektórych okresach po prostu. Dokładnie. To może działać nawet na głowę, że w pewnym momencie jakaś blokada się sama po prostu włączy i nie możemy chudnąć, tak? Gdzieś się blokujemy psychicznie. Więc na pewno nie ważymy się. Ważymy się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, to spokojnie wystarczy, więc taka wizyta u specjalisty pokaże nam, co się wydarzyło przez ten czas. Natomiast podobnie z treningami, tak? My nie zawsze mamy świadomość, jak ćwiczyć. Możemy ćwiczyć, a nie będziemy chudnąć, tak? Bo robimy to w zły sposób. Więc tutaj też radziłabym pójść do takiego trenera, który podpowie nam, co powinniśmy robić, jak spalać, albo jakie spalanie dla nas jest najbardziej wydajne, czyli czy to będą aeroby, czy to będą interwały. Po prostu nam doradza. Czy ewentualnie przy kształtowaniu już ciała, powie, jakie ćwiczenia powinniśmy robić, no i on na bieżąco kontroluje to, co robimy, tak? Czyli poprawia odpowiednie partie, widzi jakieś nasze minusy, mankamenty i mówi nam, na czym mamy się skupić. Niekoniecznie taka gonitwa za samym sobą, bieganie, rower, jakaś siłownia będzie korzystna, bo możemy to robić, natomiast ten czas nie będzie adekwatny, wydajny, tak? Nie będziemy mieć jakichś większych postępów na ciele, więc tutaj radziłabym jak najbardziej wizytę u specjalisty. No, w dzisiejszych czasach też jest moda na to bieganie. Osoby z dużą ilością kilogramów nie powinny biegać, tak? Stawy niestety mają tak obciążone, że to wpłynie niekorzystnie na ich organizm, więc tutaj wszystkie jakieś takie zalecenia powinny być skonsultowane, czy to jest dla mnie, czy to przyniesie mi jakiś efekt, czy mogę sobie pogorszyć tylko stan zdrowia, więc radziłabym także tutaj włączyć jakiś zdrowy rozsądek, podejść do tego racjonalnie, na spokojnie. Pewne zmiany możemy wprowadzić same, natomiast nad pewnymi lepiej, żeby ktoś inny czuwał. No właśnie, bo chyba nie dla każdego jest odchudzanie, zmiana stylu życia, zmiana diety. Niektórzy chorują, przyjmują leki sterydowe. Jak oni mają się zmotywować? No to już kwestia indywidualnego podejścia. Wtedy na pewno wizyta u specjalisty. My jesteśmy w stanie jakąś wagę zredukować i pewne rzeczy ograniczyć, ale to zależy, jakie stany chorobowe mamy, jakie leki przyjmujemy. Więc to już jest taki trudniejszy temat, nieogólnikowy. To jest indywidualne podejście. Natomiast no, w takich przypadkach na pewno odchudzanie nie jest korzystne. My bardzo często też chudniemy bardzo szybko, bo mamy jakieś problemy zdrowotne, tak? I to też nie jest dobry znak. My powinniśmy trzymać taką
stałą wagę, swoją wagę, taką najbardziej dla nas korzystną. Więc jeżeli w pewnym momencie nie mamy jakiejś diety, nie ćwiczymy intensywnie, a nasza waga mocno poleciała w dół, to też może być znak, że ten organizm się broni, że coś w tym organizmie dzieje się złego. Więc tutaj przy dietach, przy takich problemach też żołądkowych, no nie są diety wskazane, tak? My możemy sobie gdzieś dodatkowo wspomóc nasz organizm, ale też w pewnych sytuacjach zaszkodzić, więc to zależy od tego, jakie mamy problemy, z czym się zmagamy. Wtedy wizyta u specjalisty jak najbardziej konieczna i on podpowie, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Mhm. Pani Kasiu, bardzo dziękuję Pani dzisiaj za rozmowę, za poradę. Drodzy Państwo, motywacja dietetyczna powinna wyjść tylko od nas, od naszej głowy, a nie ze względu na środowisko. Także dziękujemy dzisiaj za uwagę i do zobaczenia za tydzień.